mocno niedoceniany ludzki nos. Według szacunków naukowców z Uniwersytetu w Nowym Jorku potrafi rozpoznać nawet miliard kompozycji zapachowych. Ostry smak wcale nie jest smakiem, podobnie jak smakiem nie jest to, co smakiem nazywamy, jedząc ulubione potrawy. Wygląda na to, że temat zmysłów trzeba ostatecznie uporządkować i spróbować się jakoś tym wszystkim połapać. To, w jakim stopniu zapach wpływa na nasze życie, jest iście zdumiewające. Okazuje się, że zapach, jaki pozostawia przestępca na miejscu zbrodni, może być dowodem w sprawie, a specjaliści z osmologii kryminalistycznej są w stanie pobrać i zabezpieczyć ślad zapachowy, a później go porównać z zapachem podejrzanego. Niestety nie nasze, ale psie nosy są wówczas detektorami. Wyobraźmy sobie, jakiego pecha i jaką ksywę w więzieniu dostanie przestępca, który starannie zaplanował zbrodnię, nie zostawił ani włosa, ani odcisku paluszka, a wpadł, bo było go czuć. Przykładów tego, jak wielkie znaczenie mają zapachy w naszym życiu, jest więcej. Każda matka rozpoznaje swoje dziecko po zapachu. Ba! Atrakcyjność naszego potencjalnego partnera oceniamy również po zapachu, mimo że nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ile romantycznych historii by się wysypało, gdybyśmy sobie uświadomili, że ta miłość od pierwszego wejrzenia, przeskakująca iskra, to tak naprawdę bardzo mocno różniący się układ zgodności tkankowej między dwojgiem ludzi. A informacja o tym przekazywana jest właśnie drogą zapachową. Im bardziej różnimy się od siebie chemicznie, tym widzimy siebie bardziej atrakcyjnymi. Zatem określenie poczuć do kogoś chemię nabiera bardzo konkretnego wymiaru. Koncentrujemy się dziś na trzech zmysłach. Smaku, węchu, no i dorzucimy do tego jeszcze dotyk. O zmyśle i narządzie wzroku rozmawialiśmy o tutaj. Z kolei nasze rozważania o zmyśle słuchu znajdziecie o w tej właśnie karcie. Za chwilę zajmiemy się pozostałymi zmysłami jeden po drugim i dostaniemy tutaj sporo ciekawostek na ich temat, ale chciałbym, żebyście zawsze widzieli na horyzoncie dwie rzeczy związane z każdym z nich. Rolę danego zmysłu i umiejscowienie receptorów odbierających bodźce. Smak. Rolą tego zmysłu jest ocena przydatności pokarmu. Jeśli coś jest na przykład za gorzkie lub zbyt kwaśne, to jak mawiał klasyk, wiedz, że coś się dzieje. Zatem jest to nasze ewolucyjne przystosowanie do przetrwania. Już od biblijnych czasów czara goryczy symbolizuje m.in. jad czy truciznę. Drugą funkcją zmysłu smaku jest poprawa efektywności trawienia. Pobudzanie receptorów smaku przyspiesza wydzielanie enzymów trawiennych, wzmaga perystaltykę, czyli ruchy mięśni przewodu pokarmowego przesuwające pokarm. Czym są więc receptory smaku i tak naprawdę co jest narządem smaku? Na naszym języku znajdują się charakterystyczne wyrostki o różnych kształtach zwane brodawkami smakowymi. Na tych brodawkach znajdziemy kubki smakowe i oto są właściwe narządy zmysłu smaku. A kubki są zbudowane z komórek smakowych, czyli receptorów smaku. A ponieważ mówimy o wrażliwości na substancje chemiczne, zatem komórki smakowe są chemoreceptorami. Jeszcze raz. Na języku są brodawki zbudowane z kubków smakowych, czyli narządów smaku, a te zbudowane są z komórek smakowych, czyli receptorów smaku. No dobrze, no a ile smaków jesteśmy w stanie rozpoznać? W gruncie rzeczy całkiem niewiele. Słodki, słony, kwaśny, gorzki. Umami.
umami, czyli smak glutaminianu, jednego z aminokwasów obecnego m.in. w mięsie. Często w rozmyślaniach o zmyśle smaku pojawia się jeszcze temat pikantności niektórych produktów spożywczych. Otóż ostry smak nie jest smakiem, a nie jest, bo nie ma żadnych specjalnych chemoreceptorów, które go odbierają. Zapytacie więc, o co chodzi? Niby nie smak, a piecze jak diabli. Otóż to, co odczuwamy jako ostrość, pikantność, to pobudzenie receptorów bólowych w jamie ustnej. Jest taka substancja obecna w większości ostrych potraw i nazywa się kapsaicyna, która podrażnia właśnie receptory bólowe. To tak jakby ktoś siedział w naszej jamie ustnej i lał nas po języku i podniebieniu. Receptory bólowe strzelają, szaleją, a my cieszymy się ostrym smakiem potraw. W 1912 roku amerykański chemik Wilbur Scoville wprowadził nawet skalę ostrości potraw opartą właśnie o obecność kapsaicyny. Pamiętajcie, ostry nie jest smakiem, jest za to solidnym laniem dla jamy ustnej. Węch. Zacznijmy od roli, jaką pełni zmysł powonienia. Wspomniałem na początku o mniej oczywistej roli, jaka jest chemiczna analiza potencjalnego partnera, ale tą najbardziej oczywistą jest ocena pokarmu, a więc taka sama, jaką spotkaliśmy przy smaku. No właśnie, i przy węchu dochodzimy do tematu smaku potraw, który w większości jest zapachem. Pamiętajmy, smaków rozpoznajemy 5, a bogactwo potraw kuchni świata jest oszałamiające. Zatem, by odróżnić ukochane pierogi babuni od wyrobu pierogopodobnego z entomologicznej sieciówki, niezbędny jest zmysł powonienia właśnie. Nasze nosy potrafią także ostrzec nas przed niebezpieczeństwem i wykryć zagrożenie chemiczne w powietrzu. Być może zastanawialiście się, dlaczego gaz, który służy nam do przygotowywania potraw na kuchenkach, ma taki charakterystyczny, drażniący zapach? Przecież wszyscy dobrze wiemy z lekcji chemii, że gaz ziemny jest bezwonny. Otóż dodaje się do niego tetrahydrotiofen, który jest substancją wysoce łatwopalną i nadaje ten właśnie zapach. Mówimy, że gaz ziemny podlega wówczas nawanianiu. Piękne słowo, a gdy doczytacie, że nawanianie wykonuje się w nawanialniach, no to już w ogóle. Właściwym narządem zmysłu węchu jest nabłonek węchowy o powierzchni około 4 cm kwadratowych położony w górnej części jamy nosowej. A receptorami węchu są komórki węchowe położone w tym na błonku. No i dochodzimy powoli do zmysłu dotyku. To, co nazywamy dotykiem, to połączenie wielu sygnałów płynących z receptorów reagujących na ból, ucisk czy temperaturę. Te receptory to albo wyspecjalizowane ciałka czuciowe, albo wolne zakończenia nerwowe, czyli dendryty, znajdujące się w skórze. No i razem tworzą narząd dotyku, czyli te rozproszone receptory to jeden narząd. Czasami narządem dotyku nazywana jest po prostu skóra. No a jaka jest funkcja tego zmysłu? No ochrona. Receptory bólu, czucia, temperatury informują o niebezpieczeństwie. Bardzo często uruchamiają bezwarunkowy odruch umożliwiający uniknięcie uszkodzenia ciała. Dziękuję Wam za kolejną wspólną lekcję. Dziękuję za całe wsparcie, które dostaję od Was w komentarzach, w mailach, w wiadomościach. Trzymajcie się zdrowo i do następnego razu.